zrobi więcej dobrych elfiowskich uczynków, wygrywa. Macie 2,5 godziny, 3. Dobra, chcę. Dzisiaj, proszę państwa, mamy takie elfie mini bingo, którym musimy zrobić dobre uczynki. Napisz do każdego z Gen Z krótki list, w którym napiszesz mu, za co jesteś mega wdzięczny, za co go lubisz, co w nim doceniasz. Zacznijmy chyba od tych listów. Droga Haniu, dziękuję ci za wszystko. Zbuduj karmnik. Umyj okna, umyj okna, umyj okna, umyj okna. Są okna, jest myć. Pierwszy dobry uczynek, mycie okien. Dla Kostka, jestem wdzięczna, że nadal żyjesz. To jest takim pięknym skrzatem dzisiaj. Jezu, Jezu, jesteś super, jesteś kochany. Cudowny masz. To jest twoje zadanie, masz mi powiedzieć, że mi jest osoba dobra, dobra. Chcę sprawić, żebyś się poczuł dobrze i mam sprawić, że ktoś się uśmiechnie, uśmiechasz cały czas. Wraz z Doty Donuts mamy dla was super informację. Po tym, jak w ekspresowym tempie wyprzedał się influencer Donut o Doty Donuts oraz po setkach waszych próśb i pytań, ten oto influencer Donut wraca do wszystkich Biedronek na stałe! A influencer donut został stworzony w kreatorze donatów właśnie przez was widzowie i jest on przepyszny o smaku truskawkowego szejka, udekorowany jest słodkimi bezami i cukrową posypką. Zapraszamy was do wzięcia udziału w konkursie od Doty Donuts, w którym wystarczy nagrać TikToka ze specjalnie przygotowanym filtrem AR od Doty Donuts, no i następnie opublikować tego TikToka. A najbardziej kreatywny TikTok wygrywa Nintendo Switch, a 20 pozostałych kreatywnych TikToków wygrywa koszulkę Doty Donuts. Nie wiedziałem! Jest to super zabawa influencerska, która może ci przynieść prezent pod choinkę. Konkurs trwa do 20 grudnia. Trzymamy kciuki. Tak jest. Pierwsza rzecz, jaką zrobię, oczywiście ściągnę od Bartka Kubickiego. Moje i tutaj elfie uszka słyszą już innego elfa. Ale ładnie myjesz okno. Słuchaj, masz naprawdę farta, że dzisiaj robimy odcinek, w którym wcale nie rywalizujemy, tylko robimy dobre uczynki, więc nie mogę ci utrudnić niestety. A ja akurat skończyłem już myć to okno. Ej, zamykaj te drzwi, bo wieje. Elfy mają gołe nóżki. Kochana, zaraz wychodzimy na minus 4 stopnie. Ja piszę lista, chłop, to moje okno. Ej, ja tu nagrywam, świergotko. Proszę mi stąd iść. Tak się proszę składa, że mam coś dla ciebie. Jezu, jaki piękny, ja dla ciebie też mam. Takie krótkie? No jestem ci wdzięczna za to, że jesteś guptaskiem. Droga Hań, doceniam cię za twoją pracowitość, za to, że zawsze jesteś pomocna i jesteś super wdzięczna, że się spotkałaś na swojej drodze. Boże, przecież to zadanie ci zajmie pół godziny, jak to takie długie listy będzie. No bo ja piszę od serca akurat te listy. Ojejku. Całe umyte okno jest. Wesprzyj schronisko. Wchodzimy na stronę zbiórka. Płaczmy na 200. Listy napisane, spraw, że ktoś się uśmiechnie. Mamy to! Kolejne zadanie, wesprzyj schronisko. Ja wesprę także, wpłacę po prostu na schronisko te pieniążki. O, wymyj okna, to ja też umyję okna. Czym myłeś? Wiesz co, takim płynem do okien, wiesz? A gdzie go masz? Chcą się rozejrzeć. Ale elfy powinny być pomocne. Sky is the limit. Ojej! Elfy są małe, proszę się nie znęcać nad nami. Hania! Czy to, że się uśmiechnęłaś, że ci powiedziałem, gdzie jest, to się liczy, że sprawiłem, że się ktoś uśmiechnął? Tak. O, no i dobra. Drogi świeży, śmiechu z tobą co nie miara, dobrze bawi się nawet twoja stara. Idę myć okna. Ale brudne było okno, jeju. I robimy kolejną wpłatę, tym razem na coś innego. Cześć. Jak się czujesz dzisiaj? Bardzo źle. Bardzo źle? Czy jest coś, co mogę zrobić, żeby ci pomóc może? Chciałbyś mi przywieźć cytrynę do herbaty? Nie ma zielonego problemu, mogę to zrobić. Chodźcie, że się przytula, normalnie. Nic się nie dzieje, ja jestem elfem, elfy nie chorują. Tutaj pomóżmy wyzdrowieć Ani. Aniu, życzę ci zdrówka. Świeżutki! Jakiś elf przygotował dla ciebie list. Drogi świeży, ty jesteś moim ulubionym elfem śmiechu? Śmiechu z tobą co nie miara. Śmiech, o, to przecinek powinien być. Śmiechu z tobą co nie miara. To był duże litery powinno być. Jesteś po prostu dobrym człowiekiem. Buziaki, Julitka, fajne. Dzięki. Czy to jest jakiś dobry uczynek? Możemy to pozaliczyć pod coś? Dobra. Ja tworzę mystery boxa dla widzów. Tutaj jest taki dinozaur. Mamy również Tamagotchi. Idę do sklepu kupić rzeczy dla Mai, więc idziemy teraz po cytrynę i coś słodziutkiego. Myślę, że rozpoczynamy od pisania czegoś miłego dla każdego z Gen Z. Droga Wiktorio, jest to dla ciebie list, możesz sobie przeczytać. Jesteś wspaniałą osobą, zawsze gdy cię widzę, pojawia się uśmiech na mojej twarzy. Jesteś...
cudowna, kocham cię, Julitka, no dziękuję ci bardzo, no piękna, uśmiech na twarzy, wiedziałaś, na kogo masz podbić. Pierwszy list. No to w takim razie też dla Julitki. Niezły z ciebie świrek. Fajna Junia. Wika, jestem wdzięczny za to, że czasami przyprowadzasz gęgarka do domu Jens i Bartek. Nie akceptuję tego listu, bo jest on niewystarczająco miły. Ale to nie obchodzi mnie to, mam napisać, a nie ten. To w takim razie ja też do ciebie teraz napiszę, Bartek. Nawet nie drogi, świeży. Dziękuję, że dzięki tobie w domu nie ginie szampon. Z poważaniem. Nara. Drogi Kostku, jestem wdzięczny za to, że oddałeś mi wszystkie pożyczone pieniądze, co chyba oddałeś. Kochani, postanowiłam, że zrobię ciepłą czekoladę dla pracowników ETN-u. Robimy taką jakąś ucztę dla nich? Tak, i jedziemy? Ja właśnie kakałko. No ty. I co, ja mam się teraz na przykład dołączyć, nie? Właśnie do tego, że jakby... Dobra, to powiedzmy, że pojedziemy na to zadanie razem, ale ty też musisz mi oferować jakieś zadanie. Tak, to zrobimy tak, że jak będziemy wracać, możemy pojechać do biura, a ja przygotuję rzeczy, żeby ustroić drzewko pod tym. Git? Dobra, pojedziemy razem do biura, a potem na łyżwę. To sobie zakładam na szyję. Nikt nie zauważy, że to zniknęło. Droga Julitko. O, to dla mnie chyba. Jestem wdzięczny ci za to, że pozwoliłaś mi się przebrać za mega mocnego u ciebie w pokoju. Świeży. Nie akceptuję tego listu. Dla Fausti dziękuję za wspólne mieszkanie i wszystkie za to, że masz duże serduszko. Umili dzień montażystów. I teraz co możemy zrobić dla montażystów? Możemy pojechać na halę? Napiszę list do montażystów. Drodzy montażyści, jesteście wielcy, choć na co dzień was nie widać. Kochana, tutaj jest dla ciebie list. Jesteś niesamowita i pozytywna. Niezły z ciebie siusiak. No jakby da to w tobie. Seksiak! Seksiak? No. Fajna niunia. A w międzyczasie ja, proszę bardzo, tutaj robię prezent własnoręczny. No, oczywiście będzie to obraz. To jest list, który przekażemy montażystom. I komu wręczysz ten prezent? Montażystom. To nie było do mnie pytanie. Proszę bardzo. Proszę zdrowieć. Proszę bardzo. Droga Haniu, jestem wdzięczny ci za to, że jesteś taką piękną i super mądrą moją dziewczyną. Ciekawa składnia. Z czego możemy zrobić karmnik dla ptaków? Najlepiej karmnik dla ptaków. Karmnik dla Polaków. Karmnik dla ptaków będzie fajnie zrobić z recyklingu. Kolejnym zadaniem jest spędź miło czas robiąc świąteczny stroik dla domowników inspirowany donatem Gen Z. Czyli proszę państwa, muszę zrobić... Co? Coś. Co robisz? Nic. Okej, nic. Robię dobre uczynki, znaczy chciałem powiedzieć. Zrób własnoręczny prezent i daj komuś. Przecież mogłeś po kolejną kartkę i zrobić po prostu kolejny list dla widza i to jest własnoręczny prezent. Ja dziś jestem in my poet era. Drogie widzę. Powiedz mi, Miśka, ile jeszcze listów napiszesz? Na tyle, ile wyobraźnia mi moja pozwoli. W ten oto sposób skończyłam swój prezent. Jest to obraz. I oczywiście wręczam go Pawłowi. A, dziękuję, dziękuję. No. Co ci się bardziej podoba? No. Dziękuję bardzo. Karnik robi się tak. To się wsypuje. Cyk. No przecież to jest idealne. Karnik, tak. Zrób komuś świąteczny sweter, koszulkę inspirowaną. Dobra, lecimy z tym zadaniem w takim razie. Takie rzeczy żeś nabrała. Gdzie są takie koszulki ekipy? Nie powiem. To jest konkurencja, gramy przeciw sobie. Dobra, a ja proszę państwa dostrajam stroik. Oczywiście w kolory Donata Genzi, czyli żółta polewa i do tego jest różowa kreska. Karnik dach. Ej, nie działają te spreje! Przepraszam, nie słyszę, bo naprawdę solidnie piłuję. Jest mega podobny, co? Teraz myjemy okna. Przyznajcie się, czy wy też pomagacie rodzicom lub myjecie u siebie w domu okno. Ja na przykład nie. Ale dzisiaj myję! Czekam na taksówkę, ale uznałam, że wykorzystam jakoś te 5 minut i zrobię plakat i napiszę tak. Uśmiechnij się, to nic nie kosztuje.
piękne. Zrób komuś świąteczny sweter koszulkę inspirowaną donatami. Podpatrzymy, Wiki. Tak, i teraz proszę bardzo, robimy dodatkowo choinkę. Ten jest posypką. No ty oszuście! Napiszę napis Merry Christmas. I zaraz napiszemy napis Merry Christmas. Litka! Nie oceniaj! Tym razem mam coś dla ciebie, Alusia. Powiedz, jak ci się podoba. Bardzo mi się podoba. Ile na 10? Takie solidne 3. 3 na 5, dziękuję bardzo. Cześć, mi zrobiłam dla ciebie koszulkę. Naprawdę? Założ mi teraz, mam pełne ręce roboty. Mogę ci zarzucić, żebyś sobie wziął jako prezent i dać ci gry za donata? Tak. I teraz tak, zrób postać z dobrym przesłaniem i pozostaw go w takim miejscu, żeby każdy widział. Uśmiechnij się, jesteś piękny, częstuj się donatem. Dzień dobry, co tam? Ale ci, co tam robisz ciekawego? Karmnik. Mego? Prawda? Tak. A mówisz tak pod reakcję, czy naprawdę nie, ci się podoba? W sensie... tak myślałem. Jestem z niego dumny. Zrób własnoręczny prezent i wręcz go komuś. To będzie zestaw księżniczki. Pamiętnik z kłódką i sekretny pisak. Ojejku, jakiś niegrzeczny elf tutaj w piwnicy się zawieruszył. Chcesz się całować? Nie. Dziewczyny, zrobiłam wam prezent. To jest zestaw księżniczki dla księżniczki i księżniczkowy. O! Tutaj masz pamiętnik do zapisywania. Czy to ten pamiętnik, który został zabrany stąd? Nie. To jest pamiętnik z garażu. Nie, jest dobra, uciekam, pa! Oczywiście jednym z zadań jest wesprzyj zbiórkę dobroczynną, więc pierwsza tutaj zrzutka, jaka mi się pojawiła, to Wielka Draka dla Dzieciaka 2023, a tutaj macie potwierdzenie przelewu. Zrób plakat z dobrym przesłaniem i pozostaw go w takim miejscu, żeby każdy go widział. Naprawdę dobry przekaz, żeby przekazane było dobre coś. Mam! Jak spuszczasz wodę w toalecie, zamknij obydwie deski. Jak tego nie zrobisz, to cząsteczki tego, co z ciebie wyszło, kupy, osiadają na przykład na szczoteczce do zębów. Fuj! Nie róbcie tego, wy świnie. Zamykajcie obydwie deski. Czepię to w jakimś dobrym miejscu. W kiblu. Aha. A tu w tym kiblu nie ma tej drugiej deski. Idealnie. Życie czasami pisze takie scenariusze. My jako słodkie elficzki przyszliśmy do ETN-u zrobić niespodziankę pracownikom, którzy pracują nad naszymi kolekcjami na Jency Store, na które oczywiście zapraszamy. Dzień dobry, mamy coś dla was. Czy lubicie gorącą czekoladę i donaty od Dotty Donuts? Tak, oczywiście. Oczywiście. Mam takie trzy rzeczy. Tak, i mam to prezent dla widza. Będzie to smycz, planer i zeszyt, który się każdemu przyda. Jak kogoś z was spotkam, to po prostu wręczymy. Mam nadzieję, że się ucieszycie. Donaty rozdane, kakałko też rozlane. Lecimy dalej. Dobra, proszę państwa, w garażu znalazłem koszulkę ekipy i przerobię ją na świąteczną. Na samym środeczku robimy wielką choinkę sprayem zielonym. Gdzie się takie koszulki można dostać? Ekipa to nosi, bo jak byłem, to kupiłem. Jestem bardzo zadowolony z tej koszulki, na razie zostawiam ją tutaj. Lecimy nadrobić kolejne zadanie. Korzystając akurat z tego, że jesteśmy w aucie, przez internet wsparłam zbiórkę dobroczynną. Ty! Bo ja ogólnie zrobiłem prezent własnoręczny, pomalowałem koszulkę. Wpadłem na pomysł taki, żeby ci zrobić prezent. Dziękuję, jest śliczne. Dwa zadania w jednym. Znalazłam taki boks od Dotty Donuts, który kiedyś dostaliśmy z influencer donatami i właśnie z tego zbuduję karmnik. Popatrz na mój karmnik. Piękny, tylko zmoknie, głupku. O, to jest jednodniowy karmnik. I który wam się podoba bardziej? Obydwa są cute. Lecimy dalej. Mamy stroik nasz. Zadaniem jest to, żeby faktycznie przystroić go inspirowany donatem Gen Z, czyli pomarańczowo-różowy. Ja naprawdę chciałem tylko powiedzieć, że nie jestem pierwszorzędnym artystą. No jak pięknie. Dojechaliśmy właśnie na halę i teraz chcemy umieć troszkę czas naszym montażystom. Ho, ho, ho! Dzień dobry! Ho, ho, ho. Słuchajcie, napisałam dla was list. Musicie to przeżyć. Wytrzymajcie to. Drodzy montażyści, jesteście wielcy, choć na co dzień was nie widać. Pracy dużo wkładacie, za to naszą wdzięczność macie. Znacie nas jak łyse konie, przez to nasz statek nigdy nie zatonie. Kochamy was, wasze elfy. Jej! Lecimy dalej, mamy tutaj 20 osób, z którymi muszę się podzielić donatami. Pawcio, częstuj się. A dziękuję. I słuchajcie, mam odhaczone kolejne zadanie, bo właśnie teraz ja wpłaciłam na jakąś akcję mikołajkową na oddziale onkologicznym. Mamy wsparcie zbiórki i wsparcie schroniska, bo zaraz przelewam jeszcze na pieski. Milanie dnia montażystom. Margarita, pepperoni, klasyczna.
Umilciej montażystom zrobione. Mojej paczce dla widza będzie koszulka kultowa ekipy, bańki, moje szybkie super okularki, planer Gen Z, Doty Donut. Yes! Dobra, zanim wyjdę jeszcze z garażu, to by się przydało ten plakat zrobić. Bartek już zrobił, ja nie zrobiłem, to ja muszę też zrobić. Napiszę: pięknie wyglądasz, uśmiechnij się. Trochę wyszło mi na podłogę. Jest piękny plakat. Piękna wiadomość. Naszym celem jest teraz lodowisko, ale w drodze na to lodowisko chcemy rozdać pyszne dla nas tutaj przechodniom. Dziewczyny, a ja mam dla was paczkę, taką świąteczną, i jest to zeszyt, planer i smyczka, więc możecie sobie... Możemy zrobić mały meeting z widzami i złożyć im świąteczne życzenia jeszcze. Chcecie się poczęstować na święta z Donatami? Za darmo? Oczywiście. O, dobrze, bo nie mam pieniędzy. Kochana, ale ja mam dla ciebie jeszcze prezent. Jest to list do widza i jest to laurka. Tak, proszę bardzo. Porządki tutaj w domu Jen. I sami wiecie, są potrzebne, więc ja mam w zamiarze, proszę bardzo, żeby to umyć, no i wykonać jedno z zadań. Ej! Nie! O, dobrze, tu została jakaś tekturka, którą mogę wykorzystać za darmo kompletnie. Hyś! Hyś! Mamy karnik. Zobacz, jaki ładny. Przybitka. Trzy dziewczyny, trzy donaty, albo te. Dziewczyny, my chętnie zrobimy z wami teraz takiego szybkiego meet and greeta świątecznego, proszę bardzo. Ponieważ idą święta, życzymy wam po prostu wesołych, zdrowych świąt rodzinnych. Żeby torcik był nie za słodki, żeby bigos był. Tak. Bigos, to był miły meet and greet. Tak jest, miłego dzionka dla was, dziękujemy za pomoc. Słuchajcie, mamy kolejne zadanie zaliczone. Ja mam dla was, dziewczyny, słuchajcie, jeszcze dodatkowy prezent ode mnie. Poduszka Doty Donut, jakieś fajne rzeczy. Nie, takim cudem został nam ostatni donut do rozdania. Julitka, ale ja jestem głodnym elfem. Zjemy sobie na pół. Dobra. Pytanie, czy w bingo nie ma żadnego zadania, że musisz dać przypadkowej osobie 1000 zł? No właśnie nie ma. Aha. Ale daj pieniądze kolędnikom. O, przybierzeli do Betlejem pasterze. Zanoteczką na liże. Niestety przerwy ci jest napisane kolędnikom. Bardzo chcę zaspiewać z kolędę. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Przybierzeli do Betlejem. Przybierzeli do Betlejem pasterze. Dobrze, dziękuję wam. Proszę. Zarabiacie 50 zł. Serio? Tak. Ja też? Aha. Daj kolędnikom, to ma sens. Bo ja nie wiedziałem, o co chodzi, ale teraz już wiem. Świąteczna koszulka Doty Donuts. Michał i Bartek zaśpiewali wice, więc musicie mi też zaśpiewać. Zapłacę wam. Ile? 10 zł. Dobrze. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając w kosznie dzieciąteczku na liże. Gratulacje, dziękuję bardzo, dobra robota. Jesteście najlepszymi kolędnikami, elo. Mój maluśki, maluśki, maluśki. Panie, mam ozdobienie drzewka czymś, kurde, czym by tu... Tym ozdobimy drzewko w biurze, ale gdzie dalej jechać? Świeży elfie, mam dla ciebie koszulkę świąteczną, inspirowaną donatami, proszę bardzo. Piękna jest! Patrz, jest donat, mój ulubiony, czyli Texas, który jest w kolorach świątecznych. I do tego, żeby było, że święta, to jeszcze jest czapka Mikołaja na ekipie. Piękny, bardzo ładna, dobra robota, kochany. Kowboju. Ale daj mi proszę, jak wyschnie. Więc jeszcze nie zaliczaj zadania, bo musisz mi dać, jak wyschnie. Ej, 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 no, no, no. Piszemy teraz miłe liściki do każdego, żełizi. Dalej. No. Świeżego. Jesteś fajny, sprytny, łysy i bardzo... przystojny. Masz super multitool. Dzień dobry, tak naprawdę to ty jesteś elfem, więc mam dla ciebie choinkę. Piękna, skąd to wzięłaś? Wyczarowałam, no jestem elfem, przecież potrafię czarować. Proszę pana, ja mam w ogóle dla pana jednego donata. Dobra, pierwsza osoba dostała donata, zaraz jeszcze 19 osób, a teraz jedziemy do biura. A w ogóle to chciałem powiedzieć, że bardzo ma pan czystą tutaj furę i bardzo ładnie pachnie w niej. Pierwszy komplement zaliczony. Dobra, proszę państwa, pod biurem trzeba dostroić drzewko. O! Pięknie dostrojone. Dobra, ale przy okazji, że jesteśmy w biurze, to wręczę też kilku osobom donata. To ty donata mam, proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. No i wesołych świąt, kochani. 11 donatów rozdanych. Wracam do Bolcika. Jedziemy dalej.
kamienie gra zręcznościowa. Do tego dodamy jeszcze papier toaletowy i do tego jeszcze wrzućmy jeden little gigantic bubble bottle. Michał, czy ty oglądasz Gen Z? No. Można powiedzieć, że jesteś fanem. No tak, jestem fanem. Proszę bardzo, to dla ciebie prezent. Zobacz, co tu jest. Wow, skąd to wziąłeś? Patrz, litr płynu do baniek. Ja, mój wymarzony prezent, dziękuję. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pojedziemy do galerii. W galerii, w kwiaciarni zrobię stroik dla domowników Gen Z, inspirowany oczywiście donatem. W galerii również rozdam pozostałe 3 donaty. I w galerii pewnie spotkam widzów, zrobię z nimi mini spotkanie i złożę im życzenia i wtedy wyślę też pocztą kartkę do kogoś z mojej rodziny i w ten sposób zaliczę aż 4 zadania i zamawiam taksówkę i jedziemy. Teraz w drodze do sklepu z choinkami zrobiłem taką piękną pocztóweczkę dla rodziców, zaraz ją wyślę, jeżeli w ogóle znajdę jakąś pocztę po drodze. A teraz zrobię kolejne zadania, czyli wesprzeć zbiórkę dobroczynną. Zbiórka dobroczynna jest wesprzona. Przelałem pieniążki na zbiórkę, a teraz dzwonimy do montażystów. Halo, Batko, kupiłbym ci jedzonko na dowóz, co ty na to? Super, miłego dnia, papa. Komplementy, stara. Chłopaki, ty masz super różową bluzę, a ty masz fajną czapkę. Ekstra jest. Jesteście super. Pani też jest super. Przedziła jaka mnie. Słodka. Fajna kurtka. Dzięki. Ale super wyglądacie, miłego dnia dla was. Ekstra kurtka, fajny szalik, piąteczka. Kochani, no nie, tak, przedziła mnie na pewno. Ty masz super włosy, ty masz super kurtkę. Ale masz super czapkę i masz takie futerko jak ja. Super. Zarąbisty dressik. Zostało mi chyba 4. Mi zostały 2 komplementy do rozdania. Bardzo ładne ma pani oczy. Dzięki wielkie. Proszę, też masz ładne brązowe. Dziękuję. Proszę. Idziemy na łyżwy. Super czapka. Jeszcze jeden komplement. Dawaj, super jeździsz, kochana. Ostatni komplement. O Jezu. Ostatni komplement, ja rozdałam, Julitka. Jak to wyjdzie z tak, mi został tylko jeden. Kochana, masz piękne gumeczki i włoski. Zrobiliśmy prawie, że wszystkie zadania, które tutaj mogliśmy zrobić. Tak, teraz czas na ostatnie kółeczko i popisowy układ jakiś, Julitka, co? Nie, układ? Układ. Dobra, piruet na środku. Piruet. Jaki może być prezent? Laurka. Robię laurkę. Hej dziewczyny, chcecie po donacie? Łapcie. W taki oto sposób właśnie wykonałam zadanie z donatami, rozdałam 20 donatów. I jeszcze mam do was dziewczynki 7. Podzielcie się, tutaj macie różne takie fajne rzeczy. Naprawdę? Więc podzielcie się, okej? Okay? Dziękujemy. Super, miłego wieczoru, pa pa. Bardzo pani ma słodkie pieski. Komplement, skomplementowałem, dobra, jedno. Proszę pana, ja mam pytanie do pana. Nie chciałby pan może choinki do domu? Ja bym panu kupił. Ja bym, oczywiście, może pan wyjść, pomóc mi wybrać jakąś, jaką pan chce. Może dom? No i dobra, wesołych świąt. Dziękuję bardzo. 15 minut do końca, a obok jest galeria. W galerii jest poczta. Szybko do galerii. Będziemy robić stroik inspirowany donatem Gen Z, więc różowe bombki i może jakaś żółta wstążka. No i w ten oto sposób odhaczamy kolejne zadanie. Teraz mamy 8 minut i zostały nam 2 realne zadania do wykonania. Napisałam na Instagramie, że będę pod kostą. Poczekamy tam, myślę, z 3 minutki, a później pędzimy od razu na pocztę i wysyłamy pocztówkę. Wyślij pocztą świąteczną kartkę do kogoś ze swojej rodziny. Mamy 10 minut. 10 minut, idealnie, no. Chodź, idziemy. Dobra. Ma pani piękną czapkę. Ma pani piękną kurtkę. Bardzo ładnie pani wygląda. Ma pani ładną kurtkę bardzo. Przepiękna kurtka, chciałem tylko powiedzieć. Miłego dnia. Cześć, pięknie wyglądacie, dziewczyny. Piękną ma pani torebkę czerwoną. Miłego dnia. Piękne ma pani włosy, proszę panią. Bardzo ładne ma pan buty, wie pan? A gdzie takie można kupić? Dobra, teraz pytanie, czy kolejka na poczcie nas nie pokona? Musimy wierzyć w ducha świąt Bożego Narodzenia, Elfiku Marudo. Dobra. Chcą panowie za darmo donata? Proszę sobie wziąć. Ma pan pięknego wąsa, a pan ma piękną czapkę. Ma pan bardzo ładne okulary, chciałem zauważyć. Hej, tam widziałaś storkę? Tak. O, super, cześć. Przyszłaś tutaj jako jedyna na mój meetup. No cóż, bywa i tak. Życzę ci oczywiście wesołych świąt. Wszystkiego bardzo najlepszego. Co tu by napisać? Ja mam chciałam wesołych świąt Julitka. To ja mam jeszcze wesołych świąt Hania. Mam dla ciebie prezent. Dziękuję bardzo. Czekaj, od razu chciałbym ci złożyć życzenia życzenia świąteczne, wesołych świąt, smacznego pierniczka i pysznych pierożków. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Idealnie jak szedłem tutaj na przystanek, zauważyłem autobus, który podjechał i z tego co widziałem był pełny, więc jakbym wszedł, to byłaby szansa, że byłoby jedno siedzenie i mógłbym szybko go zająć, a później ustąpić miejsce, ale kurczę. Niestety, nie było mi dane, nie zdążyłem dobiec. A ty jeszcze nie oddałeś donatu? Jeszcze nie, bo ja zostawiam to na koniec. Proszę dobrze, bardzo. Dziękuję. Proszę panią, nie chce pani może donata czekoladowego? To weźmie pani dla koleżanki i dla siebie na wszelki.
Mamy donaty rozdane. 3, 2, 1. Elegancko, kochani. Wcale nie nastawiałam specjalnie 3 sekund, żeby nagrać tę scenę. Dobra, dziękuję. Czy koniec? No tak, ale mogę, mogę zapłacić jeszcze, czy nie? Nie mogę zapłacić. Czasu. Ej, patrzcie, jak Mika była blisko. Świeży. Nie zdążyłam, ale osobiście kartka dla ciebie. Wysyłasz pocztą doręczną. Tak, widzimy się w domu na podliczeniu punktów. Tak jest. Przed podliczeniem punktów jeszcze przypominamy o konkursie na TikToku. Żeby wziąć udział w tym konkursie, starczy nagrać TikToka z efektem specjalnym AR od Dotty Donuts, opublikować tego TikToka i bierzecie udział w konkursie. Do wygrania są super nagrody, jakie? Między innymi Nintendo Switch i super koszulki Dotty Donuts. Tak jest, ogarnijcie sobie prezent na święta. Do 20 grudnia jest termin. Super. Let's go! Kto ma więcej niż 10? Wszyscy, tak? Tak. Kto ma więcej niż 12? Kto ma więcej niż 14? Ja mam 14. Ja też mam 14. Piąteczka. Kto ma więcej niż 15? No dobrze, Julitka ma 15. 16, 17, 18. Chwila. 18 mam. O nie, ja mam 17. Lega! Cztery słówki dla świeżego. Jestem najlepszym elfem.